Ja uważam, że takie miejsca jak to powinna być swoista Mekka, do której dążyliby turyści, bo szczerze mówiąc przyjeżdżają w te nasze góry, oglądają je, zwiedzają, ale sama nazwa Szklarska Poręba pochodzi właśnie od tego miejsca, od tej huty i uważam, że powinna ona funkcjonować do tej pory. Skierowaliśmy apel do ministra Zdrojewskiego, ale również poprosiliśmy o poparcie posłów z ziemi dolnośląskiej, ponieważ liczymy, że zrozumieją nasze potrzeby i że będą nas mocno wspierać, bo to jest dziedzictwo nie tylko Szklarskiej Poręby, ta huta, to jest dziedzictwo całego województwa dolnośląskiego. A co konserwator zabytków na Państwa prośby i zapytania na temat huty odpowiadał Państwu? Generalnie mogę powiedzieć tylko w ten sposób, bo to jest bardzo długa historia, że generalnie nic nie może zrobić. No i pytanie brzmi, kto może zrobić? Dlatego apel wszystkich mieszkańców, żeby się znalazł ktoś, kto może zmienić tą rzeczywistość, bo jeżeli w tym państwie nikt nic nie może, także służby powołane do tego, to przepraszam, to znaczy, że jest bezprawie, bezchołowie i może coś takiego być w centrum miasta. I krótko mówiąc, przy kamerach, przy świetle może być zabytek niszczony i nikt za to nie odpowiada. To po co te przepisy o ochronie zabytków? Czy to mogłaby być dobra atrakcja turystyczna? Myślę, że oczywiście. Tego przykładem jest na przykład Leśna Huta, która działa, tak? To jest prywatna inicjatywa w Szklarskiej Porębie. Tego przykładem są działające huty w Harachowie i w dalszych miejscowościach w Czechach. Czy będą Państwo walczyć? Czy będziemy walczyć? No ja myślę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu ocalić nasze tradycje hutnicze od zapomnienia.